Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozegramy sobie scenariusz Devilstow i Sernia. Tutaj mamy briefing. Będziemy bić się dzisiaj pod kasino, więc pewnie to jest rok około 44. 29 oktober, tak jest. Tutaj są nasze siły, briefing, mapa taktyczna i mapa. Sytuacja prezentuje się tak. Mamy do zajęcia 4 te punkty. Tutaj dookoła oraz musimy przejść przez 4 te punkty, te tutaj z tymi obwódkami. Dysponujemy na razie kompanią spadochroniarzy, 2 plutony, dość mocne, po 2 CKM-y, moździerz, zwiadowcy oraz sztab kompanii, też również taki wzmocniony. Plan mam taki, aby okrążyć już w pierwszych turach siły. Nie wiemy, gdzie są rozstawiane siły niemieckie. Wiemy, że dysponują około siłami jednej kompanii pancergrenadierów. I będziemy musieli wykryć, gdzie są zajęte stanowiska, także idziemy w ciemno. Plan mam taki, że pierwszy pluton ruszy tutaj lewą flanką. Zajmie te budynki. Chciałbym tu ustawić ciężkie karabiny maszynowe oraz tutaj na zboczu. Mogliby położyć ogień i osłaniać nas z tej strony. Piechota wtedy ruszyłaby przez te pola i zajęły ten punkt. Sztab kompanii natomiast poszedłby przez centrum, zajął ten punkt. Natomiast drugi pluton pod osłoną tutaj lasu i tych wzgórz nie byłby widoczny dla nieprzyjaciela. Mógłby głęboko okrążyć przeciwnika i zająć ten rejon, te wzgórza, z którego mógłby kontrolować dobrze już kolejne punkty. No więc, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Zapraszam do oglądania. Przekroczyliśmy właśnie pierwszy sektor. I tak zaczynamy nabijanie punktów. Na razie nie odnotowaliśmy tutaj żadnego kontaktu. Zobaczymy, co dalej. Mamy pierwszy kontakt. Zauważyli przeciwnika nasi zwiadowcy, którzy są tutaj na wzgórzu. Na szczęście wróg na razie nie zauważył ruchu naszych wojsk, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ poruszamy się tutaj niżej. Kolejny punkt zajęli nasi zwiadowcy, świetnie. No i teraz tak, tymi drużynami pełnymi piechoty chciałbym przekroczyć te pole, ale właśnie nieprzyjaciele wykryliśmy na tym wzgórzu. On jest w trakcie ruchu, ale jest dość ryzykowne przebieganie tutaj. Właśnie zastanawiam się, czy to zrobić, czy poczekać, aż się tutaj rozłożymy. No ale w tym samym czasie wróg może również rozłożyć swoje ciężkie karabiny maszynowe, no i może być problem. Jeśli będziemy zwlekać, może się nie opłacić to. Chociaż gdybym ruszył tutaj, zaryzykujemy. W każdym bądź razie zaryzykujemy. Tutaj wygląda, że wszystko idzie zgodnie z planem. Udało nam się wykryć kolejne jednostki na prawej flance tym razem. Ale być może uda nam się ich wyprzedzić i zająć jeszcze dogodne pozycje w tym rejonie, tak jak mówiłem. Padły pierwsze strzały. Niemcy zauważyli przemieszczanie się naszego karabinu maszynowego. I tak, to jest niemiecki CKM rozstawiony tam na wzgórzu. Będzie nam dogryzał. Zauważyli go nasi moździerzyści, więc być może go przygwożdżą. Piechotą poruszamy się dość agresywnie do przodu. Z MG-42 poradzimy sobie tutaj naszym CKM-em i moździerzami. Na prawej flance również padły pierwsze strzały. Nasi zwiadowcy wykryli nieprzyjaciela i dostali się pod ogień. I pierwsze straty. Nieprzyjaciel ma tu gdzieś moździerz.
i to całkiem celny. Cholera, na prawie też obrywany tym moździerzem. Ale jakim cudem tutaj za wzgórzem nas widzi? Moździerz znajduje się tam na wzgórzu. Zaraz go załatwimy, bo póki co zadaje największe straty. W tym celu oddelegowałem tutaj naszych moździerzystów, żeby zajęli tutaj oddalone wzgórze. Z niego powinno im się udać namierzyć Niemców. Oraz powoli poruszam tutaj do przodu skład z karabinem maszynowym. Może im również uda się przygwoździć nieprzyjaciela. Karabin maszynowy już się rozłożył i kładzie ogień na moździerz. Również moździerzyści już są na pozycji, rozkładają moździerz i będą mieli nieprzyjaciela. Tak, będą mieli dobrą linię ognia. Więc od razu kładziemy tu ogień. Po lewej zajęliśmy pozycję na celu. Zaczekaliśmy tutaj i Niemcy już się zbliżają, więc strzelaliśmy ich. Zwiadowcy dokonają tutaj głębszego zwiadu. Spróbują zająć już ten cel. Nasi zwiadowcy zostali zatrzymani. Niemcy już są tutaj na wzgórzu. Ale póki co bez strat własnych w tym plutonie. Na prawej flance nasze CKM-y dogryzają Niemców. A moździerz wstrzeliwuje się w pozycję niemieckiego moździerza, który nadal strzela, ale na szczęście już nie tak celnie. No i dostaliśmy również mocne wsparcie. Dwóch moździerzy 81 mm oraz plutonu piechoty. Bardzo dobrze. I ciężarówki, amunicja, super. Traciliśmy tutaj na wzgórzu CKM. Tutaj na prawej flance cały czas trwa ciężka wymiana ognia. Ponieśliśmy tutaj też największe straty, więc nie wygląda to za różowo. Prawdopodobnie na razie ten pluton ze wsparcia ruszyłem tutaj na środek. Prawdopodobnie będziemy musieli nim wesprzeć prawą flankę. Na lewej flance natomiast ostrzeliśmy moździerzami wzgórze. Nasz przeszczyt atakowali Niemcy. Teraz ruszamy małymi sekcjami piechoty, aby je odbić. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten moździerz. Naprawdę musimy go załatwić, bo to, co on tutaj wyprawia, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wykryliśmy kolejne moździerze nieprzyjaciela, ale nasze 81 zdążyły się już rozstawić i nimi się zajmą. I tak jak mówiłem. W 10.50 dostaliśmy kolejne wsparcie, tym razem są to half-tracki. Widzę tutaj chyba 3 z 75. Jedna pelotka, 37 mm, poważna siła ognia. Także trzeba będzie ich ustawić na jakiejś otwartej przestrzeni, aby mogli razić nieprzyjaciela z dużej odległości. Nie ma sensu pchać się nimi gdzieś w pobliże walk, ponieważ niemiecka piechota łatwo może ich unicestwić. Z drugiej strony też spodziewam się, że Niemcy dostali podobne wsparcie. Także no, może się zaraz zrobić ciekawie. I tak jak mówiłem, wykryliśmy niemieckie pojazdy opancerzone. Przynajmniej 3 ruszyły od razu do akcji. Ruszyły bardzo szybko na naszą prawą flankę, która jest najsłabsza. Mam nadzieję, że nasze pojazdy zdołają tu dotrzeć. Rozdzieliłem nasze pojazdy na 2 grupy. 3 pojazdy ruszyły wesprzeć prawą flankę. Natomiast 3 pozostałe ruszyły na lewą stronę. Na lewej stronie poczynamy sobie trochę lepiej, dlatego wydaje mi się, że dzięki tym half-trackom uda nam się odeprzeć nieprzyjaciela i zajmiemy tutaj już ten rejon. Tu
Tutaj nasze pojazdy celnością nie grzeszą. I może nam się to zemścić. Jeszcze jeden strzał. Stracili go. Za to dużo lepiej jest tam prawie w flance. Oni go nie widzą, kazają im strzelać na ślepo. A trafiają nieprzyjaciela. Dwunastka jest w stanie przebić pancerz nieprzyjacielskich pojazdów, więc mamy dobry efekt. Tu nie wiem, co autorzy mają na myśli. Ale chłopaki się nasi popisali. I nasza oplotka świetnie zniszczyła. O, jeszcze nie zniszczyła niemieckiego PSW. Co tu się odjebało? Ale w każdym bądź razie mamy go z głowy. Co z tym? Ktoś mógłby go wykryć. Pięknie. Niemcy tam na pewno już są poszatkowani. Tak jest. Tracimy tutaj half-tracka. Nie wiem, jakim cudem, ale oni nie widzieli go. Niemcy próbują tu zająć wzgórze. Niebezpieczna sytuacja. Nie mamy tutaj piechoty. Ruszyłem powoli piechotę w centrum, ale w tym momencie nie jest ona w stanie wesprzeć naszych działań na prawej flance. Do wsparcia tej pozycji Niemcy tu już weszli praktycznie na wzgórze. Podeślemy nawet załogi moździerzy. Oni nie mają już amunicji. Oraz oddelegujemy część plutonu trzeciego. No bo ta pozycja nie może paść. Jeśli Niemcy się tu przebiją, zostaniemy okrążeni. Także póki co kluczowym celem jest odbicie tego wzgórza i unormowanie sytuacji w tym rejonie. Nasza 37 chyba zauważyła nieprzyjaciela i zrobiła tu prawdziwy pogrom. Szkopy próbują się tu wedrzeć, ale na przeciwległym wzgórzu już ustawiliśmy naszą piechotę i powinna ich... Tak, dostali się w krzyżowy ogień, więc wykurzymy ich stamtąd. Na lewej flance wciąż nie mogę ugryźć tamtych pojazdów opancerzonych, więc postanowiłem rzucić tu zasłonę dymną, ustawić nasze half-tracki i mam nadzieję, że gdy opadnie dym, ostrzelamy ich na tyle, załogi opuszczą swoje pojazdy. Niemiecki half-track podjechał blisko naszej piechoty w centrum. Niestety nie mamy czym tu się odgryźć. Nasze bazuki przerzuciłem na prawo. Teraz muszę je wycofać. I teraz nasza taktyka na szeryfa. Jak widać, zdał egzamin. Wpadłem na pomysł, że tego half-tracka w centrum, oprócz tej bazuki, mógłbym również ugryźć z tej strony. Tutaj Niemcy już nie stawiają jakiegoś oporu, widocznie już ich siły słabną, jedynie ta piechota tutaj na wzgórzach. Ale gdybym wyjechał tymi trzema wozami gdzieś w ten rejon, no to byłoby po chłopie. Stoi do nas tyłem. Mielibyśmy sprawę ugraną. Spróbujemy to zrobić. I drugi niemiecki wóz opancerzony pod ostrzałem. Mamy je z bani. To na 100%. Patrzcie na to. Tak jak mówiłem, chyba się udało. On już celował w nasze bazuki. A tutaj kanonada.
Pięknie, naprawdę pięknie. Teraz nasze wozy położą ogień na piechotę w tym rejonie i automatycznie odetną piechotę, która próbuje zająć wzgórze. Także w tym momencie myślę, że sprawę na prawej flance mamy ugraną. Próbowałem tutaj poruszać się małymi grupami piechoty, ale nie był to najlepszy pomysł. Niemcy wciąż tam siedzą, w tych zabudowaniach. I trzeba będzie jakoś się do nich dobrać. Dodatkowo są osłaniani z tych dwóch wzgórz. Nie wiem co tu się odjebało. Serio, nie wytłumaczę wam tego. Kazałem im pobiec do budynku, bo wiedziałem, że szkopy tędy idą. Oni pobiegli na około i skończyło się to tak, jak skończyło. Będziemy musieli inaczej sobie tutaj poradzić. Tutaj, na lewej flance, trzecia moja sekcja już dostaje się pod silny ogień. Nie jestem w stanie dojść do tego celu. Słyszę tu MG42 gdzieś, ale moi żołnierze nie są w stanie go wykryć. Szwaby wdarły się tu już do domu. Ostrzelamy ich jeszcze z lekkich moździerzy, których mamy tutaj. No i powoli odzyskujemy inicjatywę na prawej flance. Być może za niedługo uda nam się zająć już ten punkt. Udało mi się w końcu chyba ostatecznie wyczyścić te wzgórze. Teraz przygnieciemy nieprzyjaciela w tym rejonie i będziemy mieli punkt. Udało już nam się zająć kolejny cel. Został nam jeszcze jeden. Tutaj, w tym rejonie. Oraz dwa te poboczne. W końcu znaleźliśmy winowajcę na lewej flance. W tym budynku ukryła się niemiecka piechota z MG42. A tutaj tym jarem próbujemy powolutku dotrzeć do niemieckiej piechoty. Mam problem z wykurzeniem Niemców z tej okolicy. Podciągam tutaj half-tracki. W tym nie wiem co się stało. Stało się coś z CKM-em. Nie mogę otworzyć ognia. Dlatego podjeżdżamy drugim. No i już załatwił to co chciałem. Na prawej flance chłopakom udało się osiągnąć trzeci cel. I wszystko podąża w dobrym kierunku. Pięknie, w sam środek. Ten cel powinien już być czysty. Tutaj udało nam się okrążyć niemiecką drużynę. Wyszliśmy już szkopą na tyły. W samym środku zajmujemy wzgórze. Jeśli je zajmiemy, będziemy mieli już widok na całe niemieckie, na wszystkie niemieckie pozycje. To już jak widać zamieniło się w dobijanie niemieckich resztek wojska. Nie sądzę, żeby to jeszcze długo potrwało. Mamy już praktycznie wszystkie cele. Wróg jest praktycznie wyeliminowany. Co prawda stawia momentami twardy opór, ale w większości wycofuje się. No i wpadli, jak śliwka w kompot. No i mamy to. Tak jak mówiłem, Niemcy zaczęli się wycofywać. Praktycznie wszystkie cele zajęte. Porównując straty... No nie ma co porównywać. No roznieśliśmy ich. Co zostało? Tak jak mówiłem, niemiecki ciężki karabin maszynowy został w tym domu.
Natrzaskał nam tu ludzi, którzy próbowali rozpoznać lewą stronę z tego wzgórza. Ten CKM też cały czas mi dogryzał, nie udało mi się go zniszczyć. No i to praktycznie jedyne, co Niemcom zostało. Fajne statystyki naszych pojazdów opancerzonych. Udało im się dużo naczaskać. No, no temu to pięknie. 3 pojazdy opancerzone, 14 zabitych. Opelotka również się spisała. No, ogólnie jestem zadowolony. Udało mi się wykonać plan. Były komplikacje, ale udało nam się pokonać przeciwności. Także taki standardowy scenariusz dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia.